We wtorek została zmieniona organizacja ruchu w ciągu ulicy Ludźmierskiej, w okolicach budowanego węzła Nowy Targ Zachód. Ruchliwa arteria wschód-zachód jest już przejezdna, jednak z pewnymi ograniczeniami. Zmieniamy organizację ruchu na ulicy Ludźmierskiej. Do tej pory kierowcy jeździli tam wjazdami i zjazdami na węzeł Nowy Targ, który budujemy właśnie w związku z budową nowej zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu. A teraz na ulicę Ludźmierską wracają samochody. Wracają, ale na razie w ruchu wahadłowym. Z tego względu, że jeszcze musimy skończyć pracę na jezdni na ulicy Ludźmierskiej. Musimy też skończyć pracę na wjazdach i na zjazdach na nowy węzeł Nowy Targ Zachód, dlatego do końca października będzie tam obowiązywał ruch wahadłowy. W ciągu dnia od 6 do 22 on będzie sterowany ręcznie. Będą tam pracownicy budowy, którzy będą reagować na to, z której strony tworzą się ewentualnie jakieś korki, gdzie są trudności dla kierowców, dlatego żeby ta strona była szybciej puszczana i żeby samochody mogły nią przejechać. Natomiast od 22 do 6 rano będzie tam sygnalizacja świetlna. Niedawno w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad toczyły się rozmowy na temat możliwości oddania już we wrześniu odcinka Nowej Zakopianki między ulicą Ludźmierską a Kastoramą. Wkrótce dowiemy się, czy ten zamysł jest realny wykonawczo.